Lewandowska, znana trenerka fitness, ostatnio stała się obiektem krytyki w sieci za swoje taneczne występy. Choć uwielbia eksperymentować z różnymi stylami, nie wszyscy są zachwyceni jej kocimi ruchami. Czy krytyka jest zasadna, czy może to jedynie niewłaściwe rozumienie jej pasji? Anna Lewandowska, aktywna uczestniczka zajęć na siłowni i miłośniczka bachaty, regularnie dzieli się efektami swoich tanecznych treningów na Instagramie. Mimo entuzjazmu wielu fanów, pojawiła się również grupa krytyków, którzy zastanawiają się, czy umiejętności taneczne Lewandowskiej są na wystarczająco wysokim poziomie, by publikować nagrania w sieci. W odpowiedzi na krytykę, Anna Lewandowska postanowiła skonsultować się z doświadczoną tancerką, Sylwią Madeńską, zwyciężczynią pierwszej edycji Love Island. Madeńska, która sama uczestniczyła w programie Tańca z Gwiazdami, zdecydowanie broni Lewandowskiej. Nie rozumiem, skąd te negatywne komentarze. Uważam, że Ania Lewandowska zasługuje na duży szacunek za to, że rozwija się w różnych stylach tanecznych. Zaczęła od bachaty, teraz widzę sporo komercji, trochę szejków, więc próbuję różnych stylów, mówi Sylwia Madeńska. Madeńska zauważa, że ruchy Lewandowskiej są dynamiczne i doskonale wpisują się w rytm muzyki, choć przyznaje, że czasem mogą wydawać się nieco sztywne. Wyjaśnia to tym, że Anna od dziecka związana jest ze sportem i ma ruchy mocno zakorzenione w fitnessie. Mimo to tancerka podkreśla, że ruchy lewej prezentują się świetnie, a sama ocenia je pozytywnie. Warto zauważyć, że taniec Anny Lewandowskiej to efekt jej pasji i chęci rozwijania się w różnych stylach. W odpowiedzi na krytykę, trenerka fitness przekonuje swoich fanów do czerpania radości z własnych zainteresowań i ignorowania negatywnych opinii.